Wczoraj byłem po raz pierwszy z Euniką sam u lekarza. Właśnie tak się zastanawiałem. No. Mm. Poczekaj, gdzie jest moja talia? Aha, tutaj. Przekasowałem trzeba. Ja przekasowałem. O. Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Szymon. Szymon jest moim bratem i graliśmy razem w Wielką Księgę Szaleństwa i akurat Szymon grał w tą grę już na Essen 2015 i też grał teraz ze mną w wersję polską. Jest to nowa nowość od wydawnictwa Dwa Pionki, czyli Portal. Słuchajcie, informacje wstępne. 2 do 5 graczy. Chociaż na upartego można byłoby grać solo. No nie, bo to jest kooperacyjna gra. Kooperacyjna gra, 100% kooperacja. Gra trwa 60 do 90 minut. No i teraz... Jak widzicie na okładce, może nie widzicie tego jeszcze, jest tutaj taki klimat trochę komiksowo-mangowy, taki trochę Harry Potter. Mm-hmm. Więc i sam klimat gry też jest taki. No bo spójrzcie, co tu mamy. Jesteśmy uczniami w szkole, czy gdzieś tam, i otworzyliśmy Wielką Księgę Szaleństwa. I my jesteśmy uczniami w szkole magii, także no już tym bardziej jesteśmy, czy tam czarujemy. No więc jest księga. No i na początku gry mamy urozłożoną planszę, tutaj mamy tor, po którym będzie przebiegał ten znacznik. Mamy karty... to są karty przekleństw? Nie, a, to nie przekleństw. To tak. Są przekleństwa chyba. Każdy z nas ma swoją talię i będziemy tą talię sobie rozwijali, więc jest tutaj deck building, mamy postać, mamy 4 czary, które znamy od razu. Pozostałe na bok. Tutaj mamy czary, których możemy się nauczyć. Mamy stworzoną księgę, ona też jest różnorodna. To jest fajne, że tych potworów jest sporo, postaci też jest sporo. Chociaż od razu mała uwaga. Zauważyliśmy, że im się w druku chyba trochę rozjechało coś, ponieważ niektóre postacie, i teraz nie wiem, czy to będzie widać, jak nie będzie tego widać, tak. to może to będzie... Może widać, światło, ostrość... że podwójnie jakby się nadrukowała trochę postać. To nie jest duża uwaga, ale musimy uczciwie powiedzieć. No więc tak, jest gra, pokażemy wam, jak się w to gra, zobaczycie mniej więcej, o co tutaj chodzi. A więc zaczynamy grę, ja mam znacznik graczy rozpoczynającego, bierzemy sobie 6 kart, każdy z nas, i będziemy je sobie trzymali odkryte, żeby było łatwiej, żeby było widać. I teraz tak, odkrywamy pierwszą stronę księgi i o, tu są jakieś osy. To znaczy nie mamy napisu, co to jest, ale widzimy, że nas zaatakowały z tej wielkiej księgi potworów, czy tam szaleństwa, wyskoczyły osy. I potwory tak naprawdę to są klątwy. Nie ma znaczenia potwór, tylko znaczenie mają klątwy. Odkrywamy 3 karty, które są tutaj oznaczone, te 3 kolorki. Na wyższych poziomach będą się pojawiały dodatkowe klątwy, i też tutaj możemy sobie ustawić poziom trudności gry. Więc na 3 poziomie trudności gry od razu wjeżdżają uturbione klątwy. Dodatkowo jest cecha. Każdy gracz umieszcza 2 wierzchnie karty ze swojej talii na swój stos kart odrzuconych. Czyli automatycznie 2 karty odrzucamy z naszej talii. No i teraz przesuwamy ten znacznik, właśnie przesunęliśmy go tutaj. Pojawił się potwór. W moim ruchu obracam wszystkie czary, które były użyte, na stronę nieużytą i możemy wykonywać akcję. No i akcje są proste. Mogę... w ogóle ilości tych kart nie dostosowaliśmy, ale to nie jest takie ważne. A więc tak, ja decyduję się... Poczekaj. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić na pewno. Nie zrobimy tego w ogóle. Niebieskie, prawda? Każdy gracz trzyma 1 kartę szaleństwa. To moim zdaniem warto byłoby rozwalić. I to ty zdążysz zrobić. Ogień też nie. Dobra, więc tak. Używam pierwszy mój czar. Wzrost za pomocą zielonych kart. Tak? Zagrywam je na mój stos kart odrzuconych. 2. Karta kosztuje 1. Obracam, więc dobieram 2 karty. Tak? No dobra, no niewiele pomogłem może. Tylko, że ja nie będę mógł zabrać ci kart. A, bo ja nie mam beżowych. A nie, poczekaj, tu jest niebieskie. Połóż 1 kartę na polu wsparcia. Czyli będę mógł dać ci 1. No to trzeba liczyć, że... A nie, nie może, bo to masz 2. Aha. No dobra, no zaczęliśmy beznadziejnie. No to ja bym dobierał karty dalej na początku. Kupował. Po prostu, bo i tak nie zrobimy tego. Tak. Tego może zrobimy i tego na pewno nie, więc... Dobra, to ja zrobię tak, że tą jedynką wrzucę ci tutaj na pole wsparcia kartę ognia. Jeżeli właśnie można zagrać czar tutaj, który pozwala położyć karty na polach wsparcia, wtedy one są dostępne dla innych graczy. Można też swoją akcją kupować wyższe karty, czyli płacę 2 i dostaję 2. Mógłbym też kupić czar. Umieść 1 ze stosu kart odrzuconych. Dobra, ja chcę kupić ten czar, on jest spoko. Więc płacę 2 i kupuję sobie za 2 ten czar i on leży u mnie i mam teraz 2 czar niebieski. Na końcu mojej tury, bo już nie chcę nic robić, dobieram karty do 6. I teraz tak, jeżeli dobieram karty i brakuje już mi kart w stosie kart w talii,
Muszę dołożyć do nich jedną klątwę, przetasować i w ten sposób powstaje nowa talia. I to jest o tyle wkurzające, że te klątwy jak się skończą, już będzie ich tutaj brakowało, żeby dobrać. Albo gdy ja będę miał całą rękę nimi zapchaną, to przegrywamy. W sensie ja wtedy odpadam. No nieważne. Twój ruch, Szymon. Okej, więc... A, i przesuwamy znacznik i wjeżdża ta klątwa. Każdy gracz otrzymuje jedną kartę szaleństwa na swój stos kart odrzuconych. I twój ruch jest. No więc też odświeżam czary, ale mam, nie użyłem jeszcze, tak. Więc no i to, co jestem w stanie zrobić tak naprawdę, to chyba dobrać trzy karty. Tak. Żeby dobrać te czerwone. Nie, nie. Tu masz twój deskart. Dobrać te czerwone. I używasz czarów wzrost. Czary tak. Używa się płacąc za nie właśnie kosztem tych kart z ręki, a można je używać wielokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie, jak się zapłaci pod wzmocniony koszt. Okej, więc mam ten ogień. Tak, trzy. Plus jeden twój udostępniony, 4. Więc jestem w stanie zniszczyć to, żebyśmy nie tracili karty. Tak, więc ja odrzucam to, odrzucamy tą klątwę, ona kładzie się, trafia na spód. I kupuję sobie jedną niebieską, silniejszą dwójkę. Mhm. I na końcu dobieram karty, no brakuje mi dobrania, dobieram kartę szaleństwa, tasuję. Mój ruch, więc tak, pierwsze co, odświeżam czary, przesuwamy znacznik, wjeżdżają klątwy. Każdy gracz otrzymuje jedną kartę szaleństwa na swój stos kart odrzuconych. Ty nie masz, więc to jest pierwsza jedyna karta. Tutaj są dwie klątwy, jedną udało nam się uniknąć. No i ja w takim razie w moim ruchu decyduję się, co mogę usunąć kartę. Dobra, no za dwa ognia, aha, bo wsparcia nie zrobię za bardzo. Dobra, za dwa ognia kupuję sobie dwójkę, tak? Albo może wcześniej... Dobra, to zanim to kupuję... To po prostu sobie dobieram. Tak, dobieram sobie trzy karty. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Nic sensownego. Tutaj widzimy też, jaki będzie potwór w przyszłości, prawda? A więc mogę tak, to że beżowe że musimy zacząć zbierać, bo w ogóle chociaż mamy ich mało. Ty kupisz, tak. Więc będziemy mieli do przodu. Tak. Więc tak, ja tą jedynką zamrożenie udostępniam kartę tu. Następnie tą dwójką kupuję sobie. Kolejny czar, kamienna skóra. Mogę mieć 6 czarów, zaklęć. Normalna postać może mieć 5, ale ja mam taką cechę. Za dwa ognia kupuję podwójny ogień. Kończę, dobieram znów do 6 kart, więc znów muszę wtasować klątwę. Czy tam kartę szaleństwa, jakkolwiek. Twój ruch, Szymon, czary odtapowujesz, prawda? Przesuwamy. Więc ja jedna chyba, co będzie najsensowniejsze, żebym zrobił, to po prostu kupić kolejne karty. Tak, na pewno dwójkę beżową potrzebujemy, bo ogólnie dobraliśmy bez słabe postacie. To też jest ważne, żeby trochę użyć mózgów w doborze postaci, czyli tych jak w doborze ich cech i tego, jakie mają właśnie te talie. Dobra, no to był twój ruch, przesuwamy tutaj. Ja moje czary odtapowuję, czyli aktywuję z powrotem. No dobra, to tak, ja bym mógł zapłacić tak, dwójkę zieloną tu kupić, prawda? Albo nie, mógłbym kupić trójkę zieloną, no bo co mi to? I teraz dzięki temu mógłbym i teraz tutaj mógłbym tą trójkę wstawić tutaj moją kartą, że mogę sobie to wstawić na pole wsparcia. Koniec. Dobieram do 6 kart. Twój ruch, Szymon. I teraz tak. Przed ruchem ruch Szymona jest. Wchodzimy tutaj i jest taka faza przejściowa. Sprawdzamy, czy pokonaliśmy potwora. Jeżeli jakieś klątwy zostały, nie pokonaliśmy go i dostajemy karę. Każdy gracz odrzuca jedną kartę o wartości 2. Odrzucam. No to musisz z ręki, czyli nie z discardu, czyli z ręki na twój stos kart odrzuconych. A, okay. Teraz tak, jeżeli by się nam udało wszystkie klątwy pokonać, dostajemy jakąś premię. I teraz te karty wkładamy tutaj pod spód. Pojawia się nowy potwór. Otwieramy księgę, przesuwamy znacznik w dół, pojawił się nowy potwór, nowe klątwy. Wiedzieliśmy, jakiego koloru będą klątwy, bo było to zapowiedziane na poprzedniej stronie. Każdy gracz odrzuca wszystkie karty stali. Czyli wszystkie karty stali trafiają na nasz stos kart odrzuconych, więc będziemy mieli szybciej dostawać te karty szaleństwa. No i zasadniczo twój ruch, Szymon. I gramy dalej. Tak jak powiedziałem, gra się kończy wtedy, kiedy tak, wszyscy odpadną, czyli mają rękę zatkaną tymi kartami. Mamy dobrać kartę stąd i już nie możemy jej dobrać, wtedy przegraliśmy. Wygraliśmy wtedy, kiedy nam uda się pokonać ostatniego potwora. Dojdziemy do końca, tak? Tutaj jest, wygraliście, przegraliście, więc ostatniego potwora trzeba pokonać.
No i więc, no po prostu jest to ważne, żeby też zachować siły i ostatniego z ostatnim na pewno się uporać. No i możemy wspólnie wygrać albo wspólnie przegrać. Rozbudowujemy naszą akcję, rozbudowujemy naszą talię. Te klątwy są różne, potwory są różne, postacie są różne, widzicie. Mam nadzieję, że mniej więcej po naszej rozgrywce widzicie, jak działa Wielka Księga Szaleństwa. Może wyjaśnię też to, że wybraliśmy słabe postacie. Tak, prawda? Tak, więc z góry mieliśmy trochę przegraną sytuację, więc to jest ważne, jakie postacie się wybierze. I też podkreślę może to, że my z premedytacją poddaliśmy tylko potwora pierwszego. I tak w tej grze trochę jest. Jeszcze mówiąc o zasadach, że czasami musisz po prostu, no, brzydko mówiąc, olać, tak? Zdecydować, że tego potwora nie pokonujemy, no bo i tak dostajemy karę, nie traćmy siły, te klątwy może nas aż tak nie uderzą. Ja ciągle mylę te nazwy, ale no, te klątwy tego potwora nas aż tak nie uderzą. No i przygotowujmy się, pakujmy do następnego, nie? Jak ci się podoba, Szymon, Wielka Księga Szaleństwa? Czy czytałeś kiedyś Harry'ego Pottera? To jest może pierwsze pytanie. Trochę tak, bardziej oglądałem, chociaż nie byłem jakimś największym fanem. Ale gra, jak mi się podoba, jak się otwiera, wszystko wygląda super, wszystkie elementy są bardzo kolorowe, postacie są fajnie narysowane. Tak. Ale jak w momencie, jak się zaczyna grać, to gdzieś schodzi na bok i w ogóle nawet się o tym nie myśli. I jedyne co jest, to jest taka trochę łamigłówka. Tak, więc to jest pierwsza ważna uwaga, że klimat jest w wydaniu, w ilustracjach. W samej rozgrywce nie ma go aż tak dużo. Więc trochę, jeżeli chcecie w to grać i się najaracie na temat czary, tak, Harry Potter, no w sensie nie, to nie musi być Harry Potter, ja lubię akurat, ale jeżeli najaracie się na ten temat, to będziecie musieli go podbudowywać, nie? No, ale gra mi się ogólnie podoba. Zależy też się z kim się gra. Jeżeli są ludzie, którzy przy takiej kooperacji, w której ty trochę im pomagasz w ruchach, lubią grać, no to jest fajnie. Jeżeli są osoby, które się od razu obrażą, bo nie mów mi jak mam grać, no to niestety gra nie wyjdzie. Tak, no jest to kooperacja, w której dogadujemy się, w której pomagamy sobie, więc jak są wszystkie kooperacyjne gry. No, ja jeszcze trochę ciągnąc ten temat powiem, że dlatego nie ma moim zdaniem tematu, dlatego że tak naprawdę pojawia się karta potwora, on nie ma nazwy, więc my nie wiemy co to jest, prawda? I okej, on wyszedł z książki, to jest ciekawe, do tego momentu ja byłem zajrany, jak po raz pierwszy o tej grze słyszałem, że potwór wychodzi z książki, bum, walczymy z potworem. Nie. Walczymy z tymi kolorowymi klątwami, które on zagrał. Prawda? Więc to jest nasz wróg. Gdyby te klątwy, bo to jest główna rzecz, na którą patrzymy w grze. Gdyby te klątwy, zamiast czterech żółtych symboli, które musimy zebrać, miały oprócz tego rysunki potworów, gdyby to były potwory, to była duża zmiana. Na plus, nie? I tak naprawdę jest wuchta miejsca na tych kartach, nie? Więc to byłoby super. I tu, wiesz, walczymy z tym, te chochliki, coś tam. No, trochę podbudować temat, można byłoby. Kooperacja, mówiłeś. No właśnie, ty czujesz, bo jak grasz ze mną, to czujesz, że ja dominuję i rozkazuję? Nie, znaczy, bo mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, szczególnie w tej grze, gdzie trochę ta łamigłówka jest taka wspólna. Tak. No, ale grałem z osobami, dla których po prostu gra skończyła się po 5 minutach, bo one nie wiedziały do końca, co się dzieje i trzeba było wykonywać bezpośrednio ruchy za nich, nie? Tak. No jest to gra kooperacyjna, taka 100%, więc dogadujemy się 100%. Nawet tak naprawdę nie trzeba grać w zakryte karty, można grać w odkryte karty, co wiele ludzi robi tak samo w pandemiku. Więc podejmujemy decyzje wspólne, ale jest tutaj na tyle jakby... No jest tutaj wysoki poziom trudności i są też dylematy. Właśnie takie, o których nawet my widzieliśmy. Czy zostawić potwora i dać sobie na siebie przyjąć te kary, czy próbować część zwalczyć, a może wszystkie uda się zwalczyć, nie? To jest ciekawe, no. To jest ciekawe, więc są decyzje. Pomimo tego, że jest kooperacyjna gra, są decyzje, ale no znów, tak jak mówił Szymon, czy lubicie taki typ gry, nie? Budowanie tej talii jest jakoś takie na drugim planie bardzo. Aha. I jak teraz na przykład poddaliśmy tego pierwszego potwora i poszliśmy w te karty, tak w pozostałych grach, w których grałem, w ogóle nie dobieraliśmy kart na początku, bo czary są fajne, bo coś jest fajne, bo trzeba pokonać, bo trzeba walczyć i tak dalej. I tak naprawdę to była druga gra, kiedy miałem w ogóle karty 3 w swojej talii. W pierwszej miałem jedną koniec. No i nie wiem jak to, bo to jest po prostu naraz trzeba pokonywać, dobierać karty i czary. To jest ciekawe. To jest ciekawa uwaga. Myślę, że gra zyskałaby, gdyby był rosnący poziom trudności tych potworów, albo nawet gdyby była pierwsza runda trochę bez. I my jesteśmy nubami, ale uczymy się dopiero, nie? I te czary każdy kupi po jakimś jednym specjalnym czymś. No to, a tak naprawdę
tutaj, a to jest, a Oli nie ma, a ona kazała przekazać uwagę. Dzisiaj rano powiedziała mi, że mam przekazać uwagę. I to jest moja, jeden też kolejny zarzut duży dla tej gry. Jest taki, że walczymy z 5 potworami tutaj, czy 6, i to jest to samo. Tak, tak, tak. Przez te karty właśnie co mówiłeś, że nie są karty z potworami, tylko są ogólne, jakieś bardzo podobne do siebie. I każda runda jest bardzo podobna. Tak. Rośnie poziom trudności w związku z tymi uniwersalnymi, ale to jest mały smaczek. Mhm. Nie? Fajnie by było, gdyby ten poziom trudności był widoczny bardziej w potworach, niż w tym, że mamy zapchaną rękę tymi szaleństwami. Nie? Bo w tym rośnie poziom trudności. No, więc tak naprawdę jest rosnący poziom trudności. Ja wiem, że ktoś się może zaraz przyczepi, ale nie w taki, jak ja bym chciał. Właśnie to jest to, co ty mówisz. Tak. Gdybyśmy mieli opcję, to słuchaj, ja idę, nabuduję sobie talię żółtymi, także masakra. Nie? No. Ktoś mówi, okej, to ja będę miał wsparcie, więc będę częściej ci akcje wysyłał, na przykład. Albo podrzucał ci karty, żebyśmy ty robili. I robimy przez chwilkę to i powoli nam się zaczyna sypać ten plan, że musimy już czymś walczyć. Mm. Prawda? A to jest tak, że bum, pierwszy ruch i musimy coś walczyć. Tak. I możemy to zignorować i zaczynamy dostawać po łapach i to szaleństwo nam zapycha talię. No. Rozwijamy się, jest różnorodność, są różne czary, ale z tymi elementami, z tym pomysłem można było wycisnąć coś fajniejszego. Mm-hmm. Ostatecznie, Szymon, nasza skala jest taka, ja nie wiem, na ile ty oglądasz recenzję. Jeden to jest kiepska gra, średnia gra, dobra gra, bardzo dobra gra, świetna. Ja bym dał 3,5. Czyli dobra z plusem. Tak. No ja też daję 3,5, coś nie dajemy półek, więc dajemy 3. Ale jest to naprawdę gra, którą warto, żeby sprawdził, jeśli wciągniesz się w temat czarów i Harry'ego Pottera i tego typu zabawy. Jeśli chcesz taką kooperacyjną łamigłówkę na wyższym poziomie, a to jest tutaj. Tak. I jeśli nie boisz się właśnie w ogóle kooperacji, nie? Więc wielka posiadłość szaleństwa. A na koniec pudełko pełne pomysłów, czyli wasze pomysły na zakończenie odcinka. Nie ma Oli, więc Szymon zastępuje Olę dzisiaj. Łukasz i Ola rysują nawzajem swoje portrety. O ludzie, stary piernik. Dobra, idę po jakieś kartki. Łukasz i Szymon rysują. Całe szczęście nie umiem rysować. Portret swój nawzajem. Lecimy. Co sobie tu robicie, chłopaki? Czemu? Mógłbyś nie przeszkadzać, to jest praca. To są ważne rzeczy. Dobra, to jesteś ty, Szymon, moim zdaniem, ideolo. Albo Arnold Schwarzenegger. Albo Arnold Schwarzenegger. Jedna z to jesteś ty, według mnie tutaj. Sami możecie w komentarzach widzowie ocenić. Cześć. Sami możecie ocenić, kto jest lepszym artystą.